Pozwólcie Państwo, że w imieniu nas wszystkich, będąc pod wielkim wrażeniem sztuki, jaką obejrzeliśmy, sztuki jakże aktualnej, sztuki pokazującej sytuację naszego kraju, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich serdecznie podziękuję, złożę gratulacje na ręce wszystkich aktorów. W dowód wdzięczności przyjmijcie ten piękny kosz kwiatów dla wszystkich aktorów. Podziękuję również bardzo serdecznie pani Ogińskiej, autorce napisała tą piękną sztukę i dzięki jej talentowi mogliśmy się dzisiaj spotkać i obejrzeć to wspaniałe widowisko. Podziękuję panu reżyserowi, panu Bogdanowi Porębie, podziękujemy również scenarzyście. I kompozytorowi oczywiście. A te kwiaty dla aktorów. Oczywiście na pierwszym miejscu dla pani młodej. Dla seniorki wszystkie dobre. I dla naszego ojca księdza. Zaniosę do kościoła. Panie Przewodniczący, Szanowni Zebrani, w imieniu publiczności i społeczeństwa polskiego tymi oto kwiatami z biało-czerwoną wstęgą chcieliśmy Państwu, Panu przede wszystkim i Partii Samoobrona podziękować za możliwość wystawienia tej wspaniałej sztuki, tego wspaniałego dramatu Oli Ogińskiej. Dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że sztuka ta trafi pod dachówki braty faliste całej Polski, czyli przed obliczem publiczności wszędzie w miastach i miasteczkach. Dziękujemy serdecznie. Chcę podziękować człowiekowi sztuki panu Bogdanowi Porębie, który włożył serce i swój talent i stworzył kolejny spektakl patriotyczny po wielu latach milczenia. O jego pięknych filmach patriotycznych. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy Wojsku Polskiemu za pamięć. Gorące brawa. Dziękujemy Państwu.
panu przewodniczącemu od wszystkich Polaków za szczodność dla kultury. Prosimy o przyjęcie chleba i oddzielenia tym chlebem wszystkich Polaków. Gorąco prosimy o przyjęcie. Jeszcze raz gorąco dziękujemy panu przewodniczącemu, wszystkim artystom, wykonawcom, reżyserom, scenografom, kompozytorom. Dziękujemy serdecznie. Proszę państwa, dla Myśli Polskiej napisałem kiedyś artykuł pod tytułem Poezja zmartwychwstania poświęconej Rusi Ogińskiej. Napisałem tam, że niestety żaden z wielkich polskich teatrów nie dorasta do odwagi autorki. I rzeczywiście miało być prawdopodobnie tak, jak ze Słowackim, jak z Mickiewiczem, którzy pisali swój wielki teatr, swój teatr ogromny, nie mając szans podczas rozbiorów na zobaczenie swych sztuk na scenie. I taki byłby los tego dramatu, gdyby się nie znalazł sponsor. Jedyny, który odpowiedział na nasze wezwanie o danie szansy temu dramatowi. Tym sponsorem okazała się Samoobrona i jej przewodniczący Andrzej Lepek. Dał on dowód na to, iż rozumie, że kultura polska nie może nadal umierać i nie może się rozmieniać wyłącznie na komercję. To jemu, który zrozumiał, że Polska musi mieć swego dobosza, powtarzam w tej chwili za Żeromskim, to porównanie Żeromskiego, że literatura, a więc kultura, musi być doboszem, który wybija takt narodowi w jego marszu. Musi towarzyszyć temu marszowi. I właśnie tutaj, w Samoobronie, znalazła kultura polska swoje schronienie i wsparcie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dziękujemy państwu, dziękujemy przewodniczącemu, dziękujemy zespołowi artystycznemu. Proszę państwa, miłego pozdrowienia. Refleks.